evening, my dear brothers and sisters. Bardzo dobry wieczór tutaj z wami, moi drodzy bracia i siostry. It's a really a great honor for me to stand here today tonight in front of you. Dla mnie wielkim przywilejem jest to, że mogę dzisiaj stać tutaj przed wami. And to personally thank you for your faithful and fervent prayers. I osobiście podziękować wam za wasze wierne i żarliwe modlitwy. And also to stand in front of you as the living proof. I stoję również przed wami jako żywy dowód, that our Lord is answering prayers. Że nasz Pan odpowiada na modlitwy. And isn't that nice to, czyż nie jest to miłe? To see the evidence that the Lord has answered your prayers. Widzieć dowód, że Pan odpowiedział na wasze modlitwy. Then I can be with you here. Że mogę tu być dzisiaj z wami. You know, I have learned a lot through this time in prison. W czasie pobytu w więzieniu wiele się nauczyłem. And even though I carefully planned the trip to Sudan, chociaż bardzo uważnie zaplanowałem moją podróż do Sudanu, basically to document the persecution of our dear brothers and sisters as individuals as well as churches. Jej celem było zasadniczo to, żeby udokumentować przypadki prześladowań naszych braci i sióstr, zarówno indywidualne, jak i całych kościołów. The Lord has its own purpose for me in Sudan. Jednak Pan miał swój własny cel dla mojego pobytu w Sudanie. I have attended a conference in October 2015 in Ethiopia, in Addis Abeba. W listopadzie 2015 roku uczestniczyłem w konferencji w Etiopii, w Addis Abebie, which was with one main topic. I poruszany tam był właściwie jeden główny temat. The situation in Sudan. Sytuacja w Sudanie. Especially in North Sudan. Zwłaszcza na północy Sudanu. There was about 15 various church leaders from Sudan. 15. Było około 15 przywódców kościoła z Sudanu. And approximately the same number of people from other countries who were interested in Sudan. I prawdopodobnie gdzieś jeszcze taka sama grupa ludzi z innych krajów, którzy byli zainteresowani Sudanem. So it was a very small conference. To była bardzo nieduża konferencja. And I have heard testimonies that were very compelling. Słyszałem świadectwa z Sudanu, które były bardzo poruszające. I have heard about a Muslim background believer who was almost killed and seriously burned because of his testimony. Usłyszałem o nawróconym z islamu chrześcijaninie, który został niemal poniósł śmierć i doznał dotkliwych oparzeń z powodu swojej wiary. I have seen pictures of churches being demolished. Widziałem zdjęcia kościołów, które są burzone. And I was touched by this testimony. I was touched by this byłem testimony. Byłem poruszony tym świadectwem. And I have approached the pastors who made these presentations. Podszedłem do pastorów, którzy przedstawili te prezentacje. And asked them about the student that was seriously burned, whether he needed more help. I zapytałem ich o tego studenta, który doznał tych dotkliwych oparzeń, czy nie potrzebuje więcej pomocy. And the voice of the martyrs is not only providing encouragement, but also practical support to those people who were injured because of persecution. Voice of the Martyrs dostarcza nie tylko praktycznej pomocy, ale również pomaga chrześcijanom, którzy zostali ranni w wyniku prześladowań. And so I asked these brothers whether this student still needs medical help. Spytałem zatem tych braci, czy ten student wciąż potrzebuje jeszcze pomocy medycznej. They said, of course he does. Odpowiedzieli oczywiście, że tak. And so we made some plans if I would find some time in my busy travel schedule that I will visit Sudan. I zatem zaczęliśmy planować i szukać jakiegoś wolnego miejsca w moim bardzo napiętym rozkładzie podróży na właśnie wyjazd do Sudanu. And I found like 4 days in December 2015 that I could travel to Sudan. I znalazłem 4 dni w grudniu 2015 roku, w czasie których mogłem pojechać do Sudanu. It was very easy to get the tourist visa to Sudan. Bardzo łatwo było dostać wizę turystyczną do tego kraju. I just needed hotel reservation and ticket reservation. Potrzebowałem tylko rezerwacji hotelu i bilet. And I got my visa. I miałem wizę. I carefully planned my trip, asked some of the pastors who were outside of Sudan for advice. Bardzo uważnie planowałem całą podróż, pewnych pastorów sudańskich, którzy nie mieszkają teraz w Sudanie, zapytałem o poradę.
made arrangements for secret meetings with the church leaders there. Zorganizowałem takie potajemne spotkania z przywódcami kościołów w Sudanie. I was also making sure that I'll be able to meet the burned student. I zorganizowałem również spotkanie z tym poparzonym studentem. And left for Sudan. I wyjechałem do Sudanu. For 4 days. Na 4 dni. And everything went according to the plan. I wszystko przebiegało zgodnie z planem. And so I had some meetings in a very noisy restaurant so that nobody could record our conversation. Zatem miałem kilka spotkań w bardzo hałaśliwych restauracjach, aby nikt nie mógł nagrać naszej rozmowy. I had many meetings at night or in a darkness so that no one could follow us. Wiele spotkań odbyło się nocą albo po ciemku, aby nikt nie mógł nas śledzić. I was able to interview the burned student in a remote place outside of Khartoum at night. Mogłem nocą w odległym miejscu poza Khartoumem przeprowadzić wywiad z tym poparzonym studentem. I wasn't able to take photos of the demolished churches because it was too dangerous and I was warned not to do it. Nie mogłem zrobić zdjęć zburzonym kościołom, bo było to zbyt niebezpieczne i ostrzeżono mnie, abym tego nie robił. They told me if you would be caught by taking photos of these churches during the day, you will be immediately arrested. Powiedzieli mi, że jeśli ktoś zobaczy, że robisz zdjęcia tym kościołom, to od razu zostaniesz aresztowany. So I just tried to visit those places at night. Zatem próbowałem dotrzeć do tych miejsc nocą. Just to make sure that these stories were true. Aby sprawdzić, czy te wszystkie historie są prawdziwe. And everything was almost done as planned. Wszystko przebiegło praktycznie zgodnie z planem. So the mission was almost completed. Misja już prawie się zakończyła. And 1 hour before the scheduled departure from Khartoum, I even managed to call my wife on Skype. I na godzinę przed planowanym wylotem z Khartoum nawet udało mi się porozmawiać z moją żoną przez Skype'a. Went to the airport. Pojechałem na lotnisko. Got my boarding passes to Nairobi, Amsterdam and Prague. Dostałem karty pokładowe do Nairobi, Amsterdamu i Pragi. And the moment I wanted to go through the passport control, i gdy chciałem przejść przez kontrolę paszportową, someone tapped my shoulder from behind. Ktoś z tyłu poklepał mnie po ramieniu. And it was a broken English. They said that they are from Sudanese security. I łamaną angielszczyzną powiedział, że jest z sudańskiej służby bezpieczeństwa. So that I should follow them. I powinienem iść z nim. And they were asking me what was the purpose of my trip. Zaczęli mnie pytać, jaki jest cel mojej podróży. And I said, I'm a tourist. Odpowiedziałem, jestem turystą. I wanted to show them some photos of the sightseeing that I did in Khartoum. Chciałem pokazać im zdjęcia z różnych takich wycieczek, które też odbyłem w Khartoumie. And they said, no tourist. A oni powiedzieli, nie turysta. And they started to show me other pictures. I zaczęli pokazywać mi inne zdjęcia. They were showing me pictures of all my meetings I had in Khartoum. Zaczęli pokazywać mi zdjęcia ze wszystkich spotkań, jakie odbyłem w Khartoumie. But not only those at the daylight, ale nie tylko tych za dnia, but also pictures at night that were taken with a night vision camera. Ale również zdjęcia robione nocą, zrobione specjalnym aparatem fotograficznym. So then I realized it is getting really serious. I wtedy uświadomiłem sobie, że sprawy mają się naprawdę poważnie. They took my laptop, camera, video camera, my phone, all my electronic equipment that I had in my bag. Zabrali mój laptop, mój telefon, moją kamerę wideo, cały sprzęt elektroniczny, jaki miałem w torbie. They were searching through my bags. Przeszukiwali moje bagaże. And eventually found my second passport. I w końcu znaleźli mój drugi paszport. You know, I have at that time I've been traveling a lot. W tamtym okresie dużo podróżowałem. And so I actually needed three passports. I tak naprawdę potrzebowałem trzech paszportów. I am legally holding still three Czech Republic passports. Legalnie wciąż mam trzy paszporty Republiki Czeskiej. All of them are in the same name and a birth date. Wszystkie są na to samo imię i nazwisko, ta sama data urodzenia. And sometimes I had to send one passport to Paris, the other passport to Berlin, and I kept one passport with me. Czasami jeden paszport musiałem wysłać do jakiejś ambasady w Paryżu, inny do ambasady w Berlinie, a jeden miałem przy sobie.
And so when they, I never traveled only with one passport, just for security, just in case you get robbed, you have still another passport. I nigdy nie podróżowałem tylko z jednym paszportem ze względów bezpieczeństwa, bo gdy zostaniesz okradziony, no to wtedy masz drugi paszport, który możesz się posługiwać. And the other passport I was carrying in a special belt that my wife made for me. I ten drugi paszport nosiłem na takim specjalnym pasie, który dla mnie zrobiła żona. You could call it a body belt. Można nazwać go takim, nie wiem, przepaską. Waterproof. Aha, wodoodporny. And so when they discovered that I had the second passport, gdy znaleźli ten drugi paszport, it was the last straw for them to convince them that I was a spy. Wtedy już nabrali ostatecznego przekonania, że jestem szpiegiem. And they took me, you know, I heard my name being announced that I'm delaying the flight. Potem usłyszałem, że z głośników na lotnisku, że ja opóźniam lot. And then they took me to the headquarters of the secret police. I zostałem przeprowadzony do centrali służby bezpieczeństwa. Where they interrogate me for 23 hours, almost one whole day. Gdzie przesłuchiwali mnie przez 23 godziny, niemal całą dobę. While I was waiting, you know, sometimes they invited me to the room, sometimes they let me wait outside in the corridor. Czasami zapraszali mnie do środka, do pokoju, czasami kazali mi czekać na korytarzu. When I was waiting in the corridor, i gdy czekałem na korytarzu, I've seen a man coming downstairs. Zobaczyłem pewnego człowieka, który schodził na dół. That I have already seen somewhere. Którego już gdzieś widziałem. And I remember that I've seen it at the hotel in Addis Ababa. Przypomniałem sobie, że widziałem go w hotelu w Addis Abebie. So they were following me everywhere. Zatem oni śledzili mnie wszędzie. And so after almost one day of interrogation, zatem po niemal całej dobie przesłuchań, my answers were always, I want to contact my family. I want to contact the embassy. Moja odpowiedź zawsze brzmiała, chcę skontaktować się z rodziną, chcę skontaktować się z ambasadą. They were not happy with that. Im się to nie podobało. And they started to fill some documents. Zaczęli wypełniać różne formularze. And they understood that they will take me somewhere else. I zrozumiałem wtedy, że zabierają mnie znowu w inne miejsce. And I was quite sure that it would not be a hotel. Byłem dość pewny, że nie będzie to hotel. They took me to the security prison. Prison that belonged to the secret service. Zabrali mnie do więzienia nadzorowanego przez służbę bezpieczeństwa. Heavily protected and hidden place. Bardzo pilnie strzeżone i ukryte miejsce. And again there was another series of questions. And you know that's the moment where they take your photos from the front and from the side. I znowu like, cały szereg pytań, i to był ten moment, kiedy robią ci zdjęcia z przodu i z profilu. At 1:30, o 1:30 w nocy, they took me to the cell. Zaprowadzili mnie do celi. And there was already about six other people sleeping there. Spało tam już chyba sześciu innych ludzi. There was a cell designed originally for one person. Ale ta cela pierwotnie była przeznaczona dla jednego więźnia. And so those prisoners who were waken up, they just made squeezed even more so that I could find some place on the floor to lay down. I więźniowie przebudzili się i ściśnili się trochę bardziej, abym zrobić mi trochę miejsca na podłodze, abym też mógł się położyć. I didn't sleep much because it was very cold. Nie dużo spałem, nie mogłem spać, bo było bardzo zimno. I asked for the blanket because everybody else had a blanket. Poprosiłem o koc, bo wszyscy inni mieli koc. But they said, you are from Czechoslovakia, you should be get used to the cold weather. Odpowiedzieli mi, ty jesteś z Czechosłowacji, powinieneś być przyzwyczajony do zimna. And in the morning, you know, the first wake-up call from that day on was always at 4:30 a.m. I rano pierwsza pobudka była zawsze codziennie od tamtej pory o 4:30. That's the azan alawl, which means the first call for prayer. Wtedy była pierwsze islamskie wezwanie do modlitwy. So I politely went behind these guys who were praying, the Muslims. Zatem uprzejmie stanąłem za tymi muzułmanami, którzy modlili się. And you know the days then the conversation started. Potem zaczęliśmy rozmawiać. And they asked me, their first question was, where are you from? What happened to you?
I zapytali mnie najpierw, skąd jestem, co się ze mną stało. So they figured out that I had some problems with maybe taking photos that I was not supposed to. Zrozumieli, że ja mam jakieś problemy z powodu zdjęć, które robiłem, a nie powinienem był ich robić. I didn't want to tell them any details. Nie chciałem podać im żadnych szczegółów. But then they asked me, what's new in the world? Because, you know, we have no newspapers here. Potem zapytali mnie, co nowego na świecie, bo my tu nie mamy żadnych gazet. So I thought for a while and I said, have you heard what happened in Paris and November 13th? Pomyślałem przez chwilę i potem zapytałem ich, słyszeliście, co stało się w Paryżu w listopadzie? They said, no, we have no idea. So I said, odpowiedzieli, nie, nie mamy pojęcia. I told them that in first and five different places in Paris, in coordinated attack of ISIS, 129 people died. Powiedziałem, że w czasie pięciu skoordynowanych ataków terrorystycznych w różnych miejscach w Paryżu zostało zabitych 129 osób, a zamachy przeprowadziło państwo islamskie. And then they started to rejoice for several minutes. I wtedy przez kilka minut zaczęli się cieszyć. Jumping, some of them were jumping. Niektórzy z nich podskakiwali. And were shouting Allahu Akbar. I krzyczeli Allahu Akbar. Which just means God is great. Co znaczy Bóg jest wielki. And then I decided not to tell them any more news. Potem postanowiłem, że nie będę podawał im już żadnych nowości. And I realized it might be really dangerous in this company. Uświadomiłem sobie, że w tym towarzystwie może być naprawdę niebezpiecznie. But the time went on. Czas mijał. Waiting for days, weeks. Czekałem dniami, tygodniami. And eventually, you know, this group started to behave very angry to me. I w końcu ta grupa zaczęła bardzo agresywnie się wobec mnie zachowywać. Their anger kept growing every day. I codziennie ich agresja wzrastała. They started to limit my freedoms. Zaczęli ograniczać moją wolność. They eventually told me that I was supposed to stand in the toilet corner. W końcu powiedzieli mi, że mam stać przy muszli klozetowej w takim, za takim przepierzeniem. And later on they even checked on me whether I was supposed to face the toilet sink. I sprawdzali, czy patrzę na w stronę tej muszli. And as I was very weak, I was not eating properly. Byłem bardzo słaby, niedożywiony. I was feeling very exhausted and depressed. Czułem się wyczerpany, przygnębiony. And later on they didn't even allow me the contact with the embassy. Później nie pozwalano mi nawet na kontakt z moją ambasadą. So I went on a hunger strike. I zacząłem głodówkę. I said I will not eat until you will allow me to contact my family or the embassy. I powiedziałem, nie będę jadł, aż pozwolicie mi skontaktować się z ambasadą albo z moją rodziną. So after 4 days they took me to the hospital and to check my health. Po 4 dniach przewieźli mnie do szpitala, aby zrobić mi badania. And they also forced me to accept the infusion of dextrose, which gave me enough energy to my body. I zmusili mnie również do przyjęcia kroplówek, które były zastrzykiem energii dla mojego ciała. And they tested my health and they realized, because I have worked about 20 years in the healthcare. Ja jakieś 20 lat pracowałem w opiece zdrowotnej, więc wiedziałem, co się dzieje. Oni po badaniu zdiagnozowali mnie. And the physician who examined me was very kind. Lekarz, który mnie badał, był bardzo uprzejmy. So he showed me my results. I pokazał mi moje wyniki. And when I saw that I was heavily anemic, I later on, 4 days later on, decided to stop my hunger strike. Gdy pokazał mi, że mam poważną anemię, to po 4 kolejnych dniach postanowiłem przerwać głodówkę. My blood results from the hematological point of view were like that I have lost half of my blood. Mój poziom hemoglobiny spadł o połowę. And that explained the situation that I was at in the previous days. Brało się to stąd, jak wyglądało moje uwięzienie. There was time when I could not properly concentrate my mind. Były takie okresy, kiedy nie mogłem skupić myśli. I tried to remember verses from the scripture. Próbowałem przypomnieć sobie jakieś wersety z Pisma Świętego. I could not do it properly. Nie byłem w stanie.
I try to, in my memory, to remember some Christian songs, even though I was not allowed to sing because I was with these Islamists. Próbowałem sobie przypomnieć jakieś pieśni chrześcijańskie, choć nie mogłem ich na głos śpiewać, bo byłem z tymi islamistami. And whenever I tried to remember something and I could not, I was even more depressed after that. Gdy próbowałem sobie coś przypomnieć i to mi się nie udawało, to popadałem w jeszcze większe przygnębienie. But I'm so glad to say the words with Apostle Paul. Ale jestem wdzięczny, że za apostołem Pawłem mogę powtórzyć. And he said, when I'm weak, I'm strong. Gdy jestem słaby, wtedy jestem mocny. And I'm so grateful to the Lord that I can say also with Apostle Paul that I thank the Lord that I speak in tongues more than anyone of you from you. I mogę za apostołem Pawłem powiedzieć, że jestem wdzięczny Panu, że mówię językami więcej niż ktokolwiek z was. So I could pray in tongues in my mind. I mogłem w swoim umyśle modlić się językami. And then the Lord also reminded me some verses from Revelation, Revelation 4. I Pan przypomniał mi również pewne teksty z Księgi Objawienia z rozdziału 4. When we read about the four beings in front of the throne of God, gdzie czytamy o czterech istotach stojących przed tronem Bożym, were day and night praising the God with the following words, które dzień i noc wychwalają Boga następującymi słowami: Holy, holy, holy is the Lord Almighty, who was, who is and who is to come. Święty, święty, święty jest Pan Bóg Wszechmogący, który był, który jest i który ma przyjść. And so I told myself, you know, when these four beings can do it, pomyślałem sobie, skoro te cztery istoty mogą to robić for eternity, day and night, przez całą wieczność, dzień i noc, why couldn't I do it for a few days, one week, maybe a month? Dlaczego ja nie mógłbym tego robić przez kilka dni, może tydzień, może miesiąc? And I started to do that. I zacząłem to robić. In my mind, I couldn't speak out loud because all the Muslims are around me and they were just very loud. Mogłem robić to tylko w myślach. Wokół mnie byli wszyscy ci muzułmanie, oni byli bardzo, zachowywali się bardzo głośno. I had no Bible, they had Korans. Ja nie miałem Biblii, każdy z nich miał Koran. Maybe three or four people were reading Koran at the same time. Może trzech lub czterech z nich równocześnie czytało Koran na głos. And you know, when Muslims read the Koran, they read it very out loud. I gdy muzułmanie czytają Koran, robią to bardzo głośno. Or they sing it. Albo śpiewają. And everybody sings it in a different melody. Każdy śpiewa inną melodię. So I was in a situation that I could not concentrate my mind. I was, as I had my low hemoglobin concentration, that explained that my brain did not have enough oxygen. Ja nie mogłem skupić myśli, ponieważ poziom hemoglobiny był niski, dlatego mój mózg był niedotleniony. But I started to praise the name of the Lord. Zacząłem jednak wychwalać imię Pana. And the Lord started to give me such a peace in my heart. I Pan zaczął wypełniać moje serce pokojem. But at the same time, you know, when the aggressivity of these Islamists kept increasing, równocześnie jednak agresja ze strony tych islamistów potęgowała się. I had peace that I didn't have even a thought that I would retaliate. Ja miałem taki pokój, nawet nie myślałem o tym, żeby jakoś się na nich odgryźć. And they were trying to provoke me that I would retaliate. Oni próbowali mnie sprowokować, żebym jakoś zareagował negatywnie. But I think even from the human point of view there was no point to try to defend myself. Uważałem, że nawet z ludzkiego punktu widzenia nie mam żadnego powodu, żeby się bronić. The other six guys were very strong young men in the age of my children. Tych pozostałych sześciu mężczyzn to byli młodzi, silni mężczyźni w wieku moich dzieci. They were all university graduated people. Wszyscy skończyli uniwersytety. And they were just attacking me. I po prostu mnie atakowali. And then eventually they came to a conclusion that they will do the waterboarding on me. I w końcu doszli do wniosku, że poddadzą mnie torturze wodnej. Waterboarding is a type of torture when the person who is being tortured is laying on the back. Tortura wodna polega na tym, że ten, którego się torturuje, jest położony na plecach. I they cover your mouth with a cloth. Zakrywają twoją twarz
chustą and start to pour water on your mouth. I zaczynają wylewać wodę na twoje usta. And this will give you a feeling that you are getting drowned. I to daje takie poczucie, że toniesz. They said, "Do you know what waterboarding is?" I powiedzieli mi, wiesz, czym są te tortury wodne? Of course I know. Oczywiście, że wiedziałem. And they said, because Czechoslovakia, this is how they still view us there, has allowed CIA to torture Al-Qaeda members on your territory, we will show you what it is to you. I oni powiedzieli mi tak, ponieważ Czechosłowacja, oni do teraz tak nas nazywają, pozwoliła CIA torturować członków Al-Qaidy na swoim terytorium, to my ci teraz pokażemy, co to jest. So I was praying and at the same time I had to wash in a small bucket, I had to wash their underwear. Ja modliłem się, a w tym samym czasie w takim małym, w małym wiadrze musiałem prać ich bieliznę. They even let me clean the toilet in that cell with a bare hand. Kazali mi czyścić tą toaletę, która była w naszej celi, gołymi rękami. You know, when I was praying quietly, I knew that if they would do the waterboarding on me, as weak as I was, that could be my death. I gdy tak w ciszy się modliłem, wiedziałem, że jeśli oni zaczną robić mi tą torturę wodną, to zważywszy na to, jak bardzo słaby jestem, to może oznaczać moją śmierć. I was on my knees later on. Klęczałem. They tried to interrogate me as they played the role like interrogators. Oni przybrali rolę przesłuchujących i prowadzili przesłuchanie ze mną. And whenever they didn't like my answer, which was most of the cases, i gdy nie podobała im się odpowiedź, a tak było w większości przypadków, they used the wooden stick and started to beat me on my head, on my shoulders, on my fingers, or kick my stomach. Bili mnie kijem po głowie, po ramionach, po dłoniach, albo kopali mnie w brzuch. But at that time, surprisingly, absolutely unexplainable from the human perspective, I have experienced the greatest peace. Ale właśnie wtedy w zupełnie niewytłumaczalny sposób z ludzkiego punktu widzenia odczuwałem niezwykły pokój. The Lord gave me his own peace. Pan obdarzył mnie swoim własnym pokojem. And now let us jump a little bit what was going at home. A teraz przeskoczmy trochę do tego, co działo się w moim domu. Now I will tell you something that I found out when I returned home. A teraz powiem wam o czymś, czego dowiedziałem się, gdy wróciłem do domu. When I am in the situation, being on my knees, gdy ja tak klęczałem, being beaten by them, byłem przez nich bity, and the Lord showed me clearly that there was always someone who went this way ahead of me. I Pan cały czas mi pokazywał, że był ktoś, kto tą drogę już przede mną pokonał. In my mind, in my sight, I could see the Lord, that he was going through this for us, for our sins. W moich myślach widziałem Pana, który przeszedł przez to samo dla nas z powodu naszego grzechu. He was beaten. Był bity. They made fun of him. Wyśmiewali się z niego. They spitted on him. Pluli na niego. But at the same time, when I was in this position, ale gdy ja znajdowałem się w tym stanie, experiencing supernatural peace, doświadczając nadprzyrodzonego pokoju, my wife went to their home Bible study on the day. Moja żona tego dnia poszła na swoją grupę domową. And the brother who was leading the church, the house church group meeting on that day. I brat, który prowadził tę grupę biblijną tego dnia, he told all the people present in his living room. Powiedział wszystkim, którzy zebrali się w jego pokoju gościnnym. I feel that the Lord guides us now to stop discussing this scripture, but to be on our knees and pray for Peter and the situation that he is right now in. Odczuwam, że w tym momencie powinniśmy przestać rozmawiać i zacząć modlić się za Petra i za tą sytuację, w jakiej on się teraz znajduje. So this brother stood up and started to proclaim the Lord's victory over the situation in my cell. I ten brat wstał i zaczął ogłaszać zwycięstwo Pana nad tą sytuacją, w jakiej ja wtedy znajdowałem się w celi. And suddenly, i nagle, most of the guards in this prison were afraid of the Islamists. Najpierw chciałbym dodać, że większość strażników w tym więzieniu bała się islamistów.
Maybe there was one or two, maximum two people, two guards who were not following the orders of these Islamists. Może jeden, maksymalnie dwóch strażników nie słuchało rozkazów tych islamistów. It is not exceptional that when the Islamist, the ISIS guys gets released, that he will revenge the guard who did some bad things to him. Bo nieraz zdarzało się, że islamista, który został zwolniony z więzienia, mścił się później na strażniku, który zrobił mu krzywdę. There were even two cases where these guards were killed by the Islamist after the Islamists were released. W dwóch przypadkach strażnicy zostali zamordowani przez islamistów, gdy ci islamiści zostali uwolnieni. So the Islam, the guy, the leader of the Islamists in my cell told the guard, "I want you to move us to the water room." I lider tych islamistów z mojej celi powiedział, chcę, żebyś nas przeprowadził do łazienki. You know, there was only one room on the whole floor that had the running water all the time. Na całym piętrze było tylko jedno pomieszczenie, w którym cały czas była bieżąca woda. The rest of those cells did not have the running water. We wszystkich pozostałych celach nie było bieżącej wody. So they listened to this prisoner and the guards moved our whole our cell to this water room. I strażnik posłuchał tego więźnia i potem przeniesiono nas wszystkich właśnie do tego pomieszczenia z bieżącą wodą. They needed running water if they wanted to do the waterboarding on me. Im potrzebna była bieżąca woda, jeśli chcieli przeprowadzić na mnie tę torturę wodną. And so I'm now washing the underwear. I ja teraz piorę ich bieliznę. Silently praying. W ciszy się modlę. And suddenly there was a guard who opens the door. I nagle jakiś strażnik otwiera drzwi. He is calling me by my name and asking me to take all my belongings and go with him. I woła mnie po nazwisku i mówi, żebym zabrał wszystkie swoje rzeczy i poszedł z nim. The Lord has rescued me from the hands of the Islamists. Pan uratował mnie z rąk islamistów. He put me in a different cell where I was with two other Muslim guys, but very friendly ones. Umieścił mnie w innej celi, gdzie też byli muzułmanie, ale bardzo przyjaźnie nastawieni. They shared their food and drinks with me. Dzielili się ze mną swoim jedzeniem, piciem. And they expected my back, you know, to and they saw the bruises on my back. Obejrzeli mi plecy, widzieli śniaki na plecach. That I had from when they were kicking me with their shoes on. Które pojawiły się potem, jak mnie islamiści kopali. And later on I went to the interrogation. I jakiś czas potem byłem przesłuchiwany. And the officer asked me how I was doing. I oficer przesłuchujący mnie zapytał, jak się mam. So I said I'm doing fine now and he said because they moved me to a different cell. Odpowiedziałem mu, mam się dobrze, bo przeniesiono mnie do innej celi. And so he asked me why, how come that they moved you to a different cell. I spytał, jak to się stało, że przenieśli się do innej celi. And so I told him what happened to me. I opowiedziałem mu o tym, co mi się przydarzyło. And he took his cell phone and immediately called the commander of the prison and reprimanded him for what happened to me. I oficer wziął komórkę, zadzwonił od razu do komendanta więzienia i zganił go za to, co się ze mną stało. So when I returned back to the cell to these two other Muslim guys. I gdy wróciłem do celi do tych dwóch muzułmanów, z którymi teraz byłem w jednym miejscu. They were already sleeping. Oni już spali. And I could not fall asleep because on that day the interrogator also told me about my father who passed away while I was in prison. Nie mogłem zasnąć, bo tego dnia w czasie przesłuchania ten oficer powiedział mi również o tym, że mój ojciec zmarł niedawno, gdy ja byłem w więzieniu. And I was still awake when another guard came and called me out. Wciąż nie spałem, gdy inny strażnik przyszedł i wywołał mnie. And he said, "Take all your things, but leave the blanket there." I powiedział, weź wszystkie swoje rzeczy, ale zostaw koc. And that was a good news because whenever they told someone, "Take all your belongings, but leave the blanket there," that means that you are getting released. To była dobra nowina, bo gdy komukolwiek mówiono, że weź wszystkie swoje rzeczy z wyjątkiem koca, to oznaczało, że będziesz zwolniony. And so I was excited, but the guards was not smiling. Byłem podekscytowany, ale strażnik się nie uśmiechał. They put me to the solitary confinement. Umieścili mnie w izolatce. And they, me without having a blanket, they started to blow cold air on me in that cell the whole night. Ja nie miałem koca, a oni przez całą noc zaczęli tam wpuszczać zimne powietrze.
I could not sleep. I trying to walk around the room. Nie mogłem zasnąć, próbowałem chodzić po celi. I was praying out loud. Modliłem się na głos. Praising the Lord that he released me from the hands of the Islamists. Wychwalałem Pana, że uwolnił mnie z rąk islamistów. I started even to try to sing a song. Próbowałem nawet zaśpiewać pieśń. And the Lord started to give me the words of the song that I learned as a young man. I Pan zaczął mi przypominać słowa pieśni, której nauczyłem się jako młody chłopak. And suddenly I could start to sing the song. It's a song that in English is "Thine Be the Glory," written the music written by Handel. I nagle zacząłem śpiewać pieśń do muzyki Handla. Tobie niech będzie chwała. And it was the moment like you have a poet when has the moment of inspiration and writes and writes and writes the poem. To była taka chwila inspiracji, którą przeżywają poeci, gdy mają natchnienie i zaczynają zapisywać wiersz. No, but I don't have any pen. I didn't have any pen. Ja nie miałem nic do pisania. It was like writing in my mind the songs, the three verses within like two or three days. Ja zapisywałem w swoim umyśle te słowa, dwie, trzy zwrotki w ciągu paru dni. And the first night when they were blowing and I the cold wind on me. I tej pierwszej nocy, gdy wypuszczali na mnie to zimne powietrze. I couldn't even lay down on that bed that was there because the bed was very filthy and was stained with human blood. Ja nawet nie mogłem położyć się na pryczy, która tam była, bo ona była bardzo brudna i pochlapana ludzką krwią. That was the room where they also tortured the prisoners. To było pomieszczenie, w którym również torturowano więźniów. We've seen sometimes the guards leaving this room where was usually only one prisoner. Widzieliśmy czasami, jak strażnicy wychodzili z tej celi, gdzie przebywał zwykle jeden więzień. And they were coming in and out with a kind of plastic sticks that they were using to beat the prisoner. I wchodzili, wychodzili, w ręku mieli jakieś plastikowe pałki, którymi bili więźniów. I wasn't beaten, but I was just feeling very cold. Mnie nie bito, ale czułem doskwierające zimno. And so I started to praise the name of the Lord, and I somehow, you know, having read Richard Wurmbrand's books. Zacząłem wychwalać imię Pana i czytałem wcześniej książki Richarda Wurmbranda. I was like wishing, oh, if the Lord would just give me something to experience, something supernatural to prove his presence in this cell with me. I pomyślałem sobie, o gdyby Pan pozwolił mi doświadczyć teraz czegoś nadprzyrodzonego, aby potwierdził to, że jego obecność jest ze mną w tej celi. And the Holy Spirit started to kind of make me convinced, like, why would you need to doubt the Lord's presence here? I Duch Święty zaczął tak wywierać takie przekonanie na mnie i pytać, dlaczego wątpisz w obecność Bożą w twojej celi? So I felt like embarrassed in that moment. Poczułem się wtedy zawstydzony. But in the moment when I felt embarrassed, then I started to feel the Lord's presence in a mighty way. Ale dokładnie wtedy poczułem się taki zawstydzony, zacząłem odczuwać Bożą obecność w taki potężny sposób. I only had short sleeves t-shirt on me. Miałem na sobie tylko podkoszulek. And suddenly it was like if someone, when you were walking out in the freezing night. Nagle to było tak, jakbyś wychodził gdzieś na zewnątrz w mroźną noc. That someone comes to you and from behind puts a nice pre-warmed coat. I ktoś podchodzi do ciebie z tyłu i nakłada ci na ramiona taki rozgrzany płaszcz. And spontaneously the words came from my mouth. I tak spontanicznie z moich ust wypłynęły słowa. The same words like when Thomas told Christ when he wanted to see his hands with the wounds on it and put the finger into his side. Te same słowa, które wypowiedział Tomasz, gdy wcześniej chciał zobaczyć rany Chrystusa i włożyć w jego bok swoją dłoń. My Lord, my God. Pan mój, Bóg mój. And so I went through 4 months of solitary confinement. Zatem w izolacji byłem 4 miesiące. I went through 5 different prisons. Byłem w 5 różnych więzieniach. And of course, you know, as the time went on and on, i gdy czas upływał, I started to worry because I knew from the consular officer who came to visit me that
I probably would stay in prison maybe 3 months or 3 months plus. Zacząłem się martwić, bo wcześniej konsul, który mnie odwiedzał, powiedział, że w więzieniu zostanę pewnie nie dłużej jak 3 miesiące. And when I was in the second prison, which was a very tiny room filled up with like 40 plus prisoners. I gdy byłem w swoim drugim więzieniu, w niedużej celi wypchanej ponad 40 więźniami. And I was seriously doubting if I would survive the time there because of the lack of oxygen, space and other things. Gdy poważnie wątpiłem w to, czy przetrwam ten czas, bo brakowało tlenu, było bardzo ciężko. And it was time passed already 4 months and one day passed. I minęły już 4 miesiące i jeden dzień. And so I was really seriously asking the Lord, will I be able to leave this alive? I naprawdę tak poważnie pytałem Pana, czy ja żywy z tego wszystkiego wyjdę. And suddenly to our cell there were brought 14 young Eritrean refugees. I nagle do naszej celi przyprowadzono 14 młodych uchodźców z Erytrei. Mostly children. Prawie dzieci. Age from 14 to 18 years. Od 14 do 18 lat. Only two of them were older than 20 years. Tylko dwóch z nich miało więcej niż 20 lat. And they were in one corner, I was in the opposite corner. I oni byli w jednym rogu, ja w innym. And I felt suddenly that the Lord was telling me, he said, go sit beside them and share the gospel with them. I nagle odczułem, że Pan mówi do mnie, idź, podejdź do nich, usiądź koło nich i podziel się z nimi Ewangelią. So I gladly went to sit with them for a while. Z radością podszedłem i usiadłem przy nich. Two of them spoke relatively good English. Dwóch z nich mówiło całkiem dobrze po angielsku. They were interpreting for the others. I oni tłumaczyli dla pozostałych. And so I shared the gospel with them. I podzieliłem się z nimi Ewangelią. I told them that even one time I was in similar situation like they were in. Powiedziałem im, że ja kiedyś byłem w podobnej sytuacji jak oni teraz. I told them my testimony that under the communists I wanted to escape from the Czechoslovakia, from Czechoslovakia. I didn't want to live under the communists. Powiedziałem im, że gdy rządzili komuniści, to chciałem uciec z Czechosłowacji, nie chciałem żyć pod rządami komunistów. And that the Lord showed me that that's not the plan for my life. I wtedy Pan pokazał mi, że nie taki jest plan na moje życie. And I told them that when I was deciding whether I should leave or stay, that 3 weeks later our country got the freedom back. I powiedziałem im, że gdy tak się zastanawiałem, czy mam zostać, czy wyjechać, to dokładnie 3 tygodnie później nasz kraj odzyskał wolność. So I told them about Christ and about that He has also plans for their lives and encouraged them to commit their lives to Christ. Mówiłem im o Chrystusie, o tym, że on ma plan na ich życie i zachęcałem ich, by powierzyli swoje życie Chrystusowi. All of them did that. Wszyscy to uczynili. I cannot make judgment how honest it was, but I can tell you that at least two of them were really touched and they continued to talk to me till the rest of the night. Nie wiem, na ile to było szczere, ale mogę zapewnić, że przynajmniej dwóch z nich bardzo poważnie do tego podeszło i przez resztę tej nocy rozmawiali ze mną. When in this packed room, if someone there was only half people who could sleep and the other half had to sit because there was not enough room. Ta cela była tak przepełniona, że równocześnie mogło spać tylko połowę więźniów, a druga połowa wtedy musiała siedzieć. So we were just sharing, I was sharing the gospel with them. I wtedy jak siedzieliśmy, to dzieliłem się z nimi Ewangelią. And then suddenly in the morning the guards came and took all the 14 Eritrean guys and transported them to a different prison. I potem nagle przyszedł strażnik, wziął wszystkich tych 14 Erytrejczyków i zostali przeniesieni do innego więzienia. So that was the time when my eyes were like opened. I wtedy moje oczy się otwarły. And I said, Lord, I know now why I had to stay here 4 months and one day, because you wanted me to share the gospel with them. I powiedziałem, Panie, wiem teraz, dlaczego miałem tu być 4 miesiące i jeden dzień, bo Ty chciałeś, żebym z nimi podzielił się Ewangelią. And so suddenly I became even much bolder than before to share the gospel even with the Muslims in the same cell. I nagle z większą odwagą niż wcześniej zacząłem głosić Ewangelię nawet muzułmanom z tej samej celi. Then they put me to the solitary confinement again. I potem znowu umieścili mnie w izolatce. Which in one sense it was again the freedom. I had freedom, I could move, I have enough space, enough air. Z jednej strony oznaczało to wolność, mogłem się swobodnie poruszać, miałem wystarczająco dużo powietrza, miejsca. And
then another miracle happened. I wtedy wydarzył się kolejny cud. Because it was exactly 5 months after I spent in prison. Dokładnie po 5 miesiącach pobytu w więzieniu. That the consul officer brought me a Bible. Konsul Republiki Czeskiej przyniósł mi Biblię po czesku. And we were not sure whether they will allow me to have the Bible. Nie byliśmy pewni, czy pozwolą mi zachować tę Biblię. At first I didn't have my reading glasses. Początkowo nie miałem okularów do czytania. And the Bible that was brought is very small. Ta Biblia, którą mi przyniesiono, jest bardzo mała. And I tried the first week to read it without my reading glasses. I przez pierwszy tydzień próbowałem ją czytać bez okularów. And good thing was that about 5 days later they gave me also my glasses. Na szczęście 5 dni później dali mi też okulary. So I had the privilege. I miałem ten przywilej. 3 months to be in solitary confinement. By przez 3 miesiące być w izolatce. Not having anything to do. Nie miałem nic do roboty. Only just they allowed me to go twice a day to the toilet. 2 razy dziennie pozwalano mi wyjść do toalety. One time in the morning, one time in the evening. O poranku i wieczorem. Twice they brought the boiled beans and bread for me. 2 razy przynosili mi jakieś gotowaną fasolę i chleb. But I could read the scripture from not the whole day because there was not enough light, of course. Mogłem czytać pismo nie przez cały dzień, bo nie było wystarczająco dużo światła. I could read from maybe 8 a.m. till 4, 4:30 p.m. Mogłem czytać od 8 rano do gdzieś do 4, 4:30 po południu. And I had to stand at the window so that I had enough light. So I always had to stand while reading. Musiałem stać przy oknie, żeby mieć wystarczająco dużo światła, więc czytałem stojąc. But that was such a hunger for the Word of God. Odczuwałem jednak tak wielki głód Słowa Bożego. That I read the Bible from Genesis to Revelation, standing at the window from 8 till 4:30 within 3 weeks. Że przeczytałem całą Biblię od Genesis do Księgi Objawienia, stojąc przy oknie od 8 rano do 4:30 po południu w ciągu 3 tygodni. I was so excited when I found the verse that the Holy Spirit reminded me piece by piece, verse by verse, when I was in the verse situation with the Islamists. Byłem tak cieszyłem się, gdy odnajdowałem te same słowa, które Duch Święty przypominał mi kawałek po kawałeczku, fragment po fragmencie, gdy znajdowałem się w tym najgorszym położeniu w celi razem z islamistami. And I started to memorize many new verses that spoke directly to me. I zacząłem uczyć się na pamięć wielu innych wersetów, które bezpośrednio do mnie przemawiały. And I had such a privilege. Imagine that you have time not to do anything else than read the Bible. To był przywilej. Wyobraź sobie, że ty miałbyś taki czas, że nic innego nie możesz robić, tylko czytasz Biblię. Monday, Gospel of Matthew. Poniedziałek, Ewangelia Mateusza. Tuesday, Mark. Wednesday, Luke. Thursday, John. Friday, Book of Acts. Wtorek, Marek. Środa, Łukasz. Czwartek, Jan. Piątek, Dzieje Apostolskie. When you be on vacation, started to, sometimes to do that. Można czasami spróbować to zrobić na urlopie. How many times have you heard from liberal theologians that there are contradictions between the gospels? Ile razy słyszeliście od liberalnych teologów, że w Ewangeliach są sprzeczności? When I read the gospel all over again many times, I started to see the wonder of the four gospels. Gdy tak czytałem Ewangelię ciągle na nowo, to zobaczyłem tą cudowność tych wszystkich 4 Ewangelii. I would say that the four gospels are like maybe the 4 pieces of puzzle that you have to put together the right way, and only when you put the picture completely together, then it makes the perfect sense. Powiedziałbym, że te 4 Ewangelie są jak 4 kawałki układanki, które trzeba odpowiednio połączyć i dopiero gdy się je odpowiednio połączy i stworzy się obraz, to wtedy to wszystko nabiera doskonałego sensu. The Lord spoke to me through his word in a new, different way. I Pan przemówił do mnie przez swoje słowo w zupełnie nowy sposób. And there were some parts of the gospel of the Bible that I didn't understand properly. Niektórych fragmentów Biblii nie rozumiałem właściwie. There were some parts, especially like the Book of Revelation. Niektóre części, zwłaszcza Księga Objawienia. I didn't like very much. Nie za bardzo mi się podobały wcześniej. Because I didn't understand them properly. Bo nie rozumiałem ich we właściwy sposób. Maybe I thought I understood them, but then I realized that I didn't understand them properly. Może wydawało mi się, że je rozumiałem, ale potem zrozumiałem, że tak nie było. And at that time when I was in prison, especially the Book of Revelation became such a wonderful, good passage for me.
I gdy byłem w więzieniu, to zwłaszcza Księga Objawienia stała się dla mnie czymś bardzo szczególnym. And I, the, as the Holy Spirit started to speak through the word to me, i gdy Duch Święty zaczął przemawiać do mnie przez słowo, I started to make some notes. Zacząłem robić sobie notatki. And sometimes, you know, the thoughts from the Holy Spirit used to come so quickly. Czasami myśli do Ducha Świętego przychodziły tak szybko, that I didn't manage even to write them down. Że nie nadążałem w ich zapisywaniu. And later on I had the privilege to have a piece of paper and pen. Miałem potem już coś do pisania i trochę papieru. So I started to make these notes you know, because I thought they were so special to me. Zacząłem robić sobie te notatki, bo dla mnie to było coś bardzo szczególnego. I'll show them to you. Pokażę wam je. And I was always wondering why was the Lord giving this to me. I cały czas zastanawiałem się, dlaczego Pan mi to wszystko daje. And the 3 months of having this luxury slowly came to its end. I gdy te 3 miesiące tego luksusu zaczęły się pomału kończyć. So after 8 months being in prison, they moved us to a different prison where we were waiting and the court case started. I po 8 miesiącach mojego pobytu w więzieniu przeniesiono nas do kolejnego więzienia i tam w czasie pobytu tego więzienia rozprawa sądowa się zaczęła. And from the luxury being in a solitary confinement, i od tego luksusu bycia w izolatce, they put us to a prison, huge prison in Al-Huda, which is a prison with capacity of 10,000 prisoners. Przeniesiono nas do takiego potężnego więzienia Al-Huda, gdzie mieści się 10 tysięcy więźniów. So being in the cell alone, suddenly I became in a cell with 100 other prisoners. Najpierw byłem w celi sam, a potem znalazłem się w celi z setką innych więźniów. It was a big shock. To był dla mnie wielki szok. And disappointment, of course. I rozczarowanie oczywiście. But on the and I did not have even a bed. Nawet nie miałem swojego łóżka. But suddenly there were people who came and they said, "Oh, there is a chapel in this prison." Ale ktoś podszedł do mnie i mówi: słuchaj, w tym więzieniu jest kaplica. You know, in this huge prison, every section of 4 cells, which is about 400 prisoners, there is always one mosque for these 400 people. W tym więzieniu na każdą sekcję, która składa się z 4 cel 100-osobowych, jest meczet, jeden meczet. There is a muezzin, there is a imam and sheikh, all of them from prisoners. In every mosque for these 400 people. I w każdej z tych celi spośród więźniów dla każdego meczetu jest muazin, imam i szejk. But there is only one cell, small cell that is turned into a chapel. Jednak tylko jedna nieduża cela została zamieniona na kaplicę chrześcijańską. There were usually 3 store beds. Zwykle tam były w tych celach były piętrowe łóżka, 3-piętrowe łóżka. So they removed these beds and just put plastic chairs there. Zatem z tej celi usunięto te prycze i poustawiano plastikowe krzesła. So they invited us to this chapel. I zaprosili nas do tej kaplicy. It was in our section, so we did not have to ask for special permission to go to different parts of the prison. To było w naszej sekcji, więc nie musieliśmy prosić o specjalne pozwolenie, by pójść do innej części więzienia. And they asked me immediately whether I could preach. I od razu zapytali mnie, czy ja mogłem głosić kazania. Gladly I did. Z radością to zrobiłem. And originally they were meeting twice a week in this chapel. Najpierw spotykali się w tej kaplicy 2 razy w tygodniu. You know, once a month there was a Catholic priest who used to come from outside. Raz w miesiącu ksiądz katolicki przyjeżdżał tam z zewnątrz. Once a month there was the Orthodox priest coming to this. Raz w miesiącu poprawosławny przyjeżdżał tam z zewnątrz. Sometimes they were not coming even once a month because they didn't get the permission or it was complicated for them. Czasami nawet raz w miesiącu nie przyjeżdżali, bo albo nie dostali pozwolenia, albo im się coś wydarzyło. Sometimes they invited even some evangelical or Pentecostal preachers. Czasami zapraszano tam jakiegoś kaznodzieję ewangelicznego, zielonoświątkowego. But because it was me and 2 other Sudanese pastors who came to this prison. Ale ponieważ do tego więzienia zostałem przeniesiony ja i 2 pastorów z Sudanu. They were so excited that they said, "Oh, let's meet 5 times a week." Ci więźniowie się tak podekscytowali, powiedzieli, to spotykajmy się 5 razy w tygodniu. So we were meeting 5 days a week and
Me and other two pastors, we were sometimes preaching twice a week, sometimes once a week in this chapel. I spotykaliśmy się zatem 5 razy w tygodniu, ja i tych dwóch sudańskich pastorów, na zmianę tak raz, 2 razy w tygodniu każdy z nas głosił kazanie. Of course we were monitored, there were some people who were supposed to report about us what we were preaching about. Oczywiście byliśmy monitorowani, byli tam ludzie, którzy mieli przedstawiać sprawozdania o tym, na jaki temat głosimy. But I felt so free to preach whatever I wanted. Ale czułem taką wielką swobodę w tym, by głosić to, co chcę. And most of our sermons were kind of like just preaching the gospel. I większość z naszych kazań to było po prostu głoszenie Ewangelii. Many times we made invitations for people who wanted to give their lives to Christ to come forward. Wielokrotnie zachęcaliśmy tych, którzy chcieliby oddać życie Chrystusowi, aby wyszli do przodu. And we have seen so many people giving their lives to Christ. I widzieliśmy tak wielu ludzi, którzy oddali swoje życie Chrystusowi. You know, in Sudan, if you have an ID card, it contains several important information. W Sudanie twój dowód tożsamości zawiera kilka ważnych informacji. Of course there is a long name and every Sudanese person has four names. His name, father's name, grandfather's and great-grandfather's name. Najpierw oczywiście twoje długie nazwisko. Każdy Sudańczyk ma czteroczłonowe nazwisko. Swoje, ojca, dziadka i pradziadka. And then there are two important information as well. I są jeszcze dwie ważne informacje. One is tribal information. Jedna to jest informacja o tym, z jakiego jesteś plemienia. And then the last and most important information, what is your religion? Najważniejsza informacja jest, jaką religię wyznajesz. And there are only three options. I są tylko trzy możliwości. One is the majority, 70% are Muslims. Jedna to większość, 70% muzułmanie. About 25%, and this was the same in prison, were just Africa tradition religion, pagans, animists. 25% i tak to było w więzieniu, to tradycyjne religie afrykańskie, animiści. A maybe 5% were just nominal Christians. I może 5% to nominalni chrześcijanie. So in Sudan, if you are born, your religion already is decided for you. Zatem w Sudanie, gdy się rodzisz, religia jest ci już przypisana. And everyone from Christians or Africa tradition religion can of course become a Muslim without any problem. I oczywiście każdy, kto pochodzi z rodziny chrześcijańskiej czy animistycznej, może bez problemu zostać muzułmaninem. But if there is a Muslim who wants to become a Christian, there is only one penalty for that. Ale jeśli muzułmanin chciałby zostać chrześcijaninem, to jest za to tylko jedna kara. It is a death penalty. Kara śmierci. And so many people were coming, not only from these nominal Christians, not only from those pagans, but also some Muslims were coming to the chapel. I do tej kaplicy przychodzili nie tylko nominalni chrześcijanie, nie tylko animiści, ale również trochę muzułmanów. We were organizing some other lectures, like there were people, Christians, who were teaching the people who did not know how to read and write in Arabic. Organizowaliśmy też różne inne wykłady, na przykład niektórzy chrześcijanie uczyli czytać i pisać po arabsku. So some people were we were teaching English or French. Też uczyliśmy angielskiego, francuskiego. And that was exactly why when the Muslims started to come in. I wtedy właśnie muzułmanie zaczęli przychodzić. And I remember one Muslim came to me and asked me whether I would teach him English. Pamiętam, jak jeden muzułmanin przyszedł do mnie i zapytał, czy nauczyłbym go angielskiego. And I told him, you know that I'm the whole day in the chapel, right? Pan? A wiesz, ale powiedział mu, wiesz, że przez cały dzień jestem w kaplicy. So if you want me to teach English, come to the chapel. Powiedziałem mu, jeśli chcesz, bym cię uczył angielskiego, przyjdź do kaplicy. So then he came one day. I pewnego dnia przyszedł. And I told him, oh, you don't have a textbook, do you? I powiedziałem mu, o, nie masz podręcznika, prawda? I don't have a textbook either. I powiedziałem, ja też nie mam żadnego podręcznika. But I had already English Bible, the other one. Ale miałem również już wtedy angielską Biblię. So I said, let's read the Bible and I will teach you English. Powiedziałem, czytajmy zatem Biblię i będę cię uczył angielskiego. So we started John's Gospel. I zaczęliśmy od Ewangelii Jana. And he was reading, I was correcting, then he tried to translate, I corrected him. I on czytał, ja go poprawiałem, potem on próbował to tłumaczyć, ja go poprawiałem. Before we were transferred to another prison, we finished the third chapter of John. Zanim przeniesiono nas do innego więzienia, skończyliśmy trzeci rozdział Ewangelii Jana. It was a wonderful time. To były wspaniałe chwile. We have seen people's life being transformed through the word of God. Widzieliśmy, jak dzięki słowu Bożemu życie ludzi zostało całkowicie przemienione. And one day I was sitting with Pastor Hassan and Kuba
in the chapel. I pewnego dnia siedziałem razem z pastorem Hassanem i Kuwą w kaplicy. And we were praising the Lord for he was doing through us in this. I wychwalaliśmy Pana za to, jak on nami posługiwał się w więzieniu. Of course we wanted to go home. Oczywiście chcieliśmy wrócić do domu. But we knew that the keys of our cell were in the hands of the Lord. Wiedzieliśmy jednak, że klucze do naszej celi są w ręku Pana. And we were so excited about that. I byliśmy tym tak bardzo podekscytowani. And you know, my friends, when I returned home, they told me that they recognized that there was a difference in the mine letters that I was able. I think I started to send letters home after 3 months being in prison. Gdy wróciłem do domu, moi przyjaciele powiedzieli mi, że była pewna różnica w listach, jakie wysyłałem do domu, bo po 3 miesiącach gdzieś w więzieniu zacząłem pisać listy do domu. And the first, first like in the before the 4 months, the main topic of my letter was I want to and I'm looking forward to see you again and I hope it will be soon. I tak do 4 miesiąca główny temat listów to był taki: chcę się z wami zobaczyć i mam nadzieję, że to nastąpi niedługo. And after these 4 months and one day, after this experience with the Eritrean refugees, i po 4 miesiącach i 1 dniu po tym przeżyciu z uchodźcami z Erytrei, my letters were different. Moje listy były już inne. I asked people to pray so that the Lord will give me and the other 2 Sudanese pastors the right word whenever we open our mouth. Zacząłem pisać o to i prosić o modlitwę, by Pan dał mnie i pozostałym sudańskim pastorom odpowiednie słowo, gdy będziemy otwierać nasze usta. As we were part of the kingdom of God and sharing the gospel, it was so exciting. To było tak fascynujące, że jesteśmy częścią Królestwa Bożego i dzielimy się Ewangelią. And so imagine there is a country that in January 2013, Sudanese authorities expelled from their country all Christian NGO workers that were helping there. W styczniu 2013 roku rząd Sudanu eksmitował z kraju wszystkich pracowników organizacji chrześcijańskich. Perhaps the Sudanese authorities were trying to please Saudi Arabia, Qatar, who was financially supporting Sudan. Prawdopodobnie władze Sudanu chciały w ten sposób przypodobać się Arabii Saudyjskiej, Katarowi, które sponsorują Sudan. And so suddenly we are there in prison. I nagle oto my jesteśmy w więzieniu. And we are preaching the gospel there. I tam głosimy Ewangelię. I believe that our Lord has a great sense of humor. Myślę, że nasz Pan ma wspaniałe poczucie humoru. And it was so exciting to see suddenly that the Lord had its own purpose for our lives. I fascynujące było widzieć to, że Pan ma swój własny cel na nasze życie. Maybe if you have a Bible, we could read just 3 verses from Isaiah 55. Jeśli macie Biblię, to przeczytamy 3 wersety z Księgi Izajasza z rozdziału 55. Bo moje myśli to nie myśli wasze, a wasze drogi to nie drogi moje, oświadcza Pan. Lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i moje myśli niż myśli wasze. Isn't that nice? You know, I made the plans for my trip for 4 days. Jak nieco ciekawe, że ja zaplanowałem swoją podróż na 4 dni. And even though it was not easy, i chociaż nie było to łatwe, there were times when I had to proclaim the truth of the gospel, proclaim that Jesus is my Lord, Jesus is my peace, Jesus is my joy. Były takie chwile, gdy musiałem po prostu ogłaszać prawdę Ewangelii, ogłaszać, że Jezus jest moim pokojem, Jezus jest moją radością, Jezus jest moim Panem. And then I started to feel the joy and feel the peace. I wtedy zaczynałem odczuwać tę radość i pokój. But when I look at from the heavenly perspective and the Lord's plans with my life. Ale gdy spojrzę na to z Bożej perspektywy niebiańskiej i widzę, co Pan czyni w moim życiu. I just kept silent. To mogę tylko zamilknąć. I just watched what the Lord planned to do in my life through this time in prison. Obserwowałem po prostu to, co Pan zaplanował uczynić w moim życiu poprzez ten czas w więzieniu. I have been encouraging many others when I was before I was imprisoned that everyone who wants to live godly life in Christ Jesus will be persecuted. Zanim sam zostałem uwięziony, wielu ludziom mówiłem o tym i zachęcałem ich w ten sposób, że każdy, kto chce wieść pobożne życie w Chrystusie Jezusie, będzie prześladowany.
I have been preparing many other people that they may be persecuted in their lives if they want to stand boldly for him. Przygotowywałem wielu innych ludzi na to, że jeśli opowiedzą się zdecydowanie za Chrystusem, to mogą być prześladowani. And so the words from 1 Thessalonians 3:4 also happen in my life. I słowa z 1 listu do Tesaloniczan, rozdziału 3, wersetu 4 wypełniły się również w moim życiu. Paul is telling the Christians from Thessaloniki. Paweł mówi chrześcijanom z Tesaloniki. And he's telling him that that persecution that we were telling you about, it came to pass in our life. Że to prześladowanie, o którym wam mówiliśmy, wydarzyło się też w naszym życiu. So when I read these passages, it was like in my life. Gdyby czytałem te fragmenty, to myślałem, o, to jest moje życie. You know, in the last 15-20 years I've been interviewing many persecuted Christians. W ciągu ostatnich 15-20 lat przeprowadzałem wywiady z wieloma prześladowanymi chrześcijanami. And I have met people who have lost their houses, who have lost their jobs, but who also lost their beloved ones. Spotykałem ludzi, którzy stracili swoje domy, swoją pracę, ale też swoich bliskich. But I have also met people who have lost parts of their bodies. Spotykałem również ludzi, którzy utracili swoje kończyny. Because they did not want to renounce their Christian faith. Bo nie chcieli wyprzeć się swojej wiary chrześcijańskiej. You know, a strong hadith, which is considered like one of the statements of Muhammad. W jednej z hadith, które są uznawane za pisma Mahometa. It's written that if a person is renouncing to become a Muslim, that a left hand or right leg should be cut off from these people. Jest tam napisane, że jeśli ktoś odmawia zostania muzułmaninem, to trzeba uciąć mu lewą rękę i prawą nogę. Sometimes these people, the Muslims do not bother and they just straight go and kill them. Czasami muzułmanie się nie przejmują za bardzo i po prostu zabiją kogoś. But I have met people and I have interviewed several people who were missing the left hand and right leg. Ja jednak spotkałem takich ludzi i przeprowadziłem wywiady z kilkoma z nich, którzy nie mieli lewej ręki i prawej nogi. But the Lord is faithful to those who stood boldly for him. Jednak Pan jest wierny wobec tych, którzy odważnie się za nim opowiadają. And so the Lord also allowed something little, not absolutely not comparable to them, happen in my life. I Pan dopuścił również, żeby coś małego, nieporównywalnie mniejszego niż u nich, wydarzyło się w moim życiu. Many times I heard from these bold Christians, I heard that they considered the persecution really as a privilege from the Lord. This is what our pastor here read in the beginning. Wielokrotnie od tych chrześcijan słyszałem, że oni uważali prześladowanie za przywilej, jaki dostali od Pana. I pastor tu na początku czytał o tym. Philippians 1:29. It has been granted to you as a privilege. List do Filipian 1:29. Zostało wam to dane jako przywilej. Not only to believe in God, but also to suffer for his sake. Nie tylko wierzyć w Pana, ale również cierpieć dla niego. And I have learned from persecuted Christians that they have been viewing and understanding the persecution that they experience as a great privilege from the Lord. I nauczyłem się od prześladowanych chrześcijan, że oni postrzegali prześladowania, przez jakie przechodzą, jako przywilej dany im od Pana. When I heard that from them, I said, okay, that sounds kind of like logical. Gdy to słyszałem od nich, to mówiłem, no dobrze, to brzmi dość logicznie. But when I was in prison and I was experiencing, you know, like not being able to remember things, feeling weak, feeling depressed. Ale gdy byłem w więzieniu i sam nie mogłem sobie czego przypomnieć różnych rzeczy, byłem przygnębiony, czułem się słaby. Missing my beloved ones. Tęskniłem za moimi bliskimi. I was like in my deeply in my mind telling the Lord, Lord, I don't want this privilege. Tak głęboko w swoim sercu myślałem sobie, Panie, ja nie chcę tego przywileju. But I can tell you that when I went through this time in prison and I was released, that I was really feeling it as a privilege. Ale powiem wam, że gdy przeszedłem przez ten czas więzienia, zostałem uwolniony, to czułem się uprzywilejowany. And this is great, you know, just one last verse I will mention. Wspomnę jeszcze jeden werset. How wonderful the Lord and how he used to announce me certain things, you know, either through dreams or through his words. And when I was in prison. Pan był niezwykły, objawiał mi różne rzeczy albo poprzez sny, albo poprzez swoje słowo.
I remember that on the day when they came in the morning and announced my release, that I was sitting in the little courtyard where we can walk around during the day when they released us from our cells. Pamiętam, że tego poranku, gdy przyszli i oznajmili, że wyjdę na wolność, siedziałem na takim małym spacerniaku, na który nas wypuszczali, żebyśmy mogli poddychać trochę świeżym powietrzem. And I was reading Psalm 126. I czytałem Psalm 126. And it is written there that when the Lord has been returning the captives from Zion back, that we were like in a dream. We were rejoicing and our mouth was filled with laughter. Jest tam napisane, że gdy Pan przywiódł z powrotem uprowadzonych z Syjonu, uwięzionych, to byliśmy jak we śnie, nasze usta były pełne śmiechu, byliśmy pełni radości. And I'm reading this sitting under a tree. I czytałem sobie ten tekst, siedząc pod drzewem. And the guard is coming to me. I wtedy podszedł do mnie strażnik. And he's saying, Peter, you are getting released. You are free. Powiedział, Peter, jesteś uwolniony, będziesz na wolności. And then exactly how it was written in this psalm. Dokładnie tak, jak było napisane w tym psalmie. It is something unbelievable, you unexpected release, and my mind and my mouth was really filled with laughter. To było niewiarygodne, niespodziewane uwolnienie i rzeczywiście moje serce, moje usta były pełne śmiechu, radości. When someone is released from prison, no matter whether it is you or your colleague, it is a moment of joy. Gdy ktoś jest uwalniany z więzienia, niezależnie od tego, czy jesteś to ty, czy twój kolega, to jest to chwila radości dla wszystkich. It is a moment of great hope, because one day I also may be released. You are getting released today, maybe next week I am getting released. To jest chwila wielkiej nadziei. Ty dzisiaj wychodzisz na wolność, może jutro ja wyjdę. So then people start to hug you, they're jumping from joy. Ludzie zaczynają cię obejmować, podskakiwać z radości, krzyczeć. So the Lord told me about this moment of joy just few seconds before they happened. I Pan powiedział mi o tej chwili radości dosłownie na kilka sekund, zanim to się naprawdę wydarzyło. And of course then people start to ask various things from you, because when you are getting released, you basically keep on yourself only your dress that is on you, everything else you give away. I oczywiście wtedy ludzie zaczynali mnie prosić o różne rzeczy, bo jak jesteś uwolniony, wchodzisz z więzienia, to tak naprawdę wchodzisz tylko w tym, co masz na sobie, a wszystko inne rozdajesz innym. But it's a moment of great joy and gladness. Ale jest to czas wielkiej radości i szczęścia. We really serve a great Lord. Naprawdę służymy wspaniałemu Panu. And we know that for each one of us, the Lord has appointed a different role to play. I wiemy, że każdemu z nas Pan wyznaczył inną rolę. But I would like to encourage you to make a commitment to the Lord that you will follow Him and be faithful to Him no matter what will happen in your life. Ale chciałbym, żebyście poczynili takie zobowiązanie przed Panem, że będziecie Mu wierni, podążali za Nim, niezależnie od tego, co się wydarzy w waszym życiu. As it is in the body, every member of the part of the body has a different play to role. Tak jak w ciele, każdy członek ma inną rolę. But when we hear about the persecuted body of Christ, kiedy jak słyszymy o prześladowanym ciele Chrystusa, we usually feel the pain. Zwykle odczuwamy ból. And that's a good sign if you feel the pain when you hear about the persecuted church. To jest dobry znak, jeśli odczuwasz ból, słysząc o prześladowanym kościele. It means that you are the member of the same body. To znaczy, że jesteś członkiem tego samego ciała. So may the Lord give us the grace that we will remain faithful in our lives. Zatem oby Pan nam dał łaskę, abyśmy pozostali wierni w naszym życiu. No matter what will happen in our lives. Bez względu na to, co wydarzy się w naszym życiu. You know, the great example of the churches is of course is the Church of Philadelphia. Wspaniałym przykładem kościoła jest kościół z Filadelfii. That we read in Revelation 3. O którym czytamy w Księdze Objawienia w trzecim rozdziale. But it is written there because you have kept my word. Jest tam powiedziane, ponieważ zachowałeś moje słowo. I will keep you, I will in the time of the great tribulation. Ja zachowam cię w czasie wielkiego ucisku. I think that's what is important to be and to remain in Christ. Myślę, że dlatego tak ważne jest, by trwać w Chrystusie. You know, when you spend time in prison, you will learn what it means to wait on the Lord. Będąc w więzieniu, nauczysz się, co to znaczy czekać na Pana. You learn what it means to seek His face. Nauczysz się, co to znaczy szukać Jego oblicza.
And may the Lord give us the grace that we will remain in Him find our strength in Him in every situation. Oby Pan dał nam łaskę, abyśmy trwali w Nim i znajdowali w Nim siłę w każdej sytuacji. Amen. Nebeský Otče, já ti děkuji za to, že ty jsi před stvořením světa připravil plán spásy skrze krev tvého syna Pána Ježíše Krista. Panie, dziękuję ci za to, że ty jeszcze przed założeniem świata uformowałeś plan, żeby posłać swego syna, który przez swoją krew zbawi ludzi. Děkuji ti za to, že my tady můžeme být teď na tomto místě v této chvíli. Díky právě této očistné krvi tvého syna. I děkujeme ti, že můžeme tu na tom místě být díky té krvi tvojeho syna. Kde bychom byli, Pane, kdyby nebylo této oběti? Kde byli bychom, kdybychom nemohli tu být? Tak je slavíme za tvé dílo spásy. I děkujeme ti za tvoje dílo zbavení. Děkujeme ti za to, že ty jsi si, Pane Ježíši, připravil a připravuješ svoji církev. I děkujeme ti, že ty budujesz svůj kościół. Děkujeme ti, Pane, za všechny bratry a sestry po celém světě, zvláště za ty, kteří procházejí utrpením. I děkujeme ti za bratři a sestry na celém světě, i šťastně za těch, kteří jsou přesledovaní. Ty, kteří procházejí pronásledováním na každý den jejich života. Kteří každého dne svého života jsou přesledováni i čerpí. Pane Ježíši, my tě prosíme, aby si tak stál vedle nich, dodával si jim odvahy, síly a dával si jim i svoji radost. Stoj koho nich, Pane, i dávaj jim svou odvahu, sílu i radost. Prosíme tě za ty, kteří jsou momentálně ve vězení. Prosíme tě o těch, kteří teraz jsou uvězněni. Dej jim pocitovat svoji blízkost a dávej jim svoji odvahu a radost na každý den. Daj jim odčuť svou obecnost i obdařej jich radostí každého dne. Naplň jejich ústa zvěstí evangelia, ať jsou kdekoliv. Daj jim odvahu, aby głosili evangelie. Promlouvej skrze slova evangelia k těm, kteří jsou kolem nich a kteří hynou. I přemávaj do těch, kteří jsou vokół nich i ginou slovami evangelii popřes nich. Pane, dávej jim tu radost ze zvěstování tvého evangelia. I vyplňuj jich radostí, že mohou głosić evangelie. Pane, já tě prosím zvláště za rodinné příslušníky těch, kteří jsou momentálně ve vězení. I Pane, prosím tě tež o rodiny těch lidí, kteří jsou v vězeních. Ty sám je potěšuj a naplňuj svým pokojem. Potěšej jich, dávaj svůj pokoj. Pane, já tě prosím za všechny nás, jak tu jsme, aby si nám dal tu milost, abychom ti zůstali věrni za však každých okolností v našem životě. I prosím tě o každou osobu, která tu je, abys obdařil nám láskou, abychom mohli pozůstat tobě věrní v každých okolnostech. Pane, my víme, že pronásledování nepřestane až do tvého příchodu. Víme, že přesledování neskončí se až do tvojho příchodu. Prosíme, dávej nám sílu a odvahu být svědky v tomto světě. Daj nám odvahu i sílu, abychom mohli být svědectvem v tom světě. Dávej nám odvahu, abychom nečinili kompromisy, ale abychom stáli pevně na pravdě evangelia. Daj nám odvahu, abychom nešli na kompromis, ale stáli na gruntě evangelii. Pane, dávej nám tu sílu přijmout i cestu, kterou si připravil pro každého z nás. I daj nám tež odvahu přijmout tu drogu, kterou ty dla nás připravuješ, každého z osobna. Pane, my tak vyznáváme, že se mnohdy cítíme slabí a nehodní. I vyznajeme, že často čujeme se slabí i negodní. Pane, my víme, že když právě jsme slabí, že smíme zakoušet tvoji sílu v našich životech. Ale víme, že když jsme slabí, to vtedy můžeme odčuvat tvoju moc v našem životě. Projev, Pane, svoji sílu v našich životech. Přejavěj svou moc v našem životě. Projev svoji sílu v životech všech, kteří procházejí z tvé milosti pro následování. I přejavěj svou sílu, svou moc v životě těch lidí, kteří z tvojej lásky jsou přesledováni. Buď přítomen všude tam, kde Satan chce, aby lidé byli v zoufalství a beznaději. I ty bądź obecny tam, kde diabeł usídla lidi pychą i beznadziejnością. Rozlej svůj pokoj skrze svého ducha.
Przelewaj swój pokój poprzez swojego ducha. Pane, my tak dáváme své životy do tvých rukou a vyznáváme, že ty jsi náš Bůh a náš Pán. Kładziemy nasze życie w Twoje ręce i wyznajemy, że jesteś Bogiem i Panem naszym. My vyznáváme, že tě chceme milovat a chceme tě následovat. I vyznajemy, że chceme tě kochać i naśladować. Buď nám tomu nápomocen. I pomóż nám v tym. Amen. Amen.